applied like 3 years ago. Nie byliście w komfortowej takiej sytuacji? Byliśmy w komfortowej, to jest dobrze powiedziane. Czas przeszły, było 2-0. W ostatniej minucie znowu jakiś trochę brak koncentracji. Tracimy bramkę i trochę nerwowo. Teraz musimy wyjść w szatnie porozmawiać, żebyśmy grali tak w pierwszej połowie konsekwentnie z tyłu i strzelimy coś w przodu i musimy wygrać ten na dzisiaj. No wreszcie te 3 punkty są długo oczekiwane. Powiedzieliśmy sobie w szatnie, że musimy, nie ma innego wyniku, żaden remis. Musimy wygrać dzisiaj. Panie trenerze, no wreszcie upragniona wygrana. Rzeczywiście, trochę długo czekaliśmy na ten pierwszy triumf w czwartej lidze, ale myślę, że dzisiaj był on zasłużony. Myślę, że byliśmy drużyną lepszą, która stworzyła sobie więcej sytuacji i te symptomy tej dobrej gry już były w drugiej połowie w meczu w Górniku przegranym.
No dzisiaj mój zespół na pewno zostawił bardzo dużo zdrowia i bardzo ambitnie podszedł do tego spotkania. Do tego wreszcie te rzeczy, które sobie nakreślaliśmy w szatni, zostały realizowane. Jestem szczególnie zadowolony z gry linii pomocy, która rzeczywiście dzisiaj dobrze funkcjonowała w dosyć eksperymentalnym ustawieniu. No i nareszcie cieszą mnie bramki Patryka Zandeckiego, bo brakowało nam tej dziewiątki, a nareszcie Patryk się po pierwsze przełamał, trochę później do nas dołączył, no i dzisiaj dwa gole na pewno cieszą. No, ale martwią te dwa gole zdobyte tak naprawdę do szatni, zarówno w jednej, jak i w drugiej połowie. No to się zgadza. To pierwszy gol to rzeczywiście chyba błąd w komunikacji moich zawodników, ale to był chyba dobry zimny prysznic, że straciliśmy tą bramkę, bo oprowadzenie 2-0 mogłoby nas w przerwie uśpić, a tak się nie stało i byliśmy skoncentrowani, a troszeczkę już w końcówce przy wyniku 3-1, kiedy przeciwnik grał w dziesiątkę, myślę, że bardziej chcieliśmy strzelić czwartą bramkę niż nie stracić drugą. Także to troszeczkę martwi, na pewno będziemy nad tym pracować, bo tracimy zdecydowanie za dużo goli. Natomiast to, co jest pozytywne, to nareszcie dzisiaj 3 strzelone gole i mnóstwo sytuacji, także myślę, że jest progres. Dziękuję.